Dziękuję, panie marszałku. Pani minister, szanowni państwo, dzisiaj koalicja rządząca pragnie w bardzo szybkim tempie przeprocedować zmiany w ustawie o Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w taki sposób, że to pani minister Leszczyna chce bezpośrednio decydować o tym, kto będzie dyrektorem tego centrum. Szanowni państwo, dodatkowo tą zmianę, bo jest wiele istotnych zmian, które myślę, że w dużej mierze popieramy, natomiast ta zmiana została wrzucona już po konsultacjach społecznych i tak naprawdę interesariuszom nie pozwoliliście w tej sprawie zabrać głosu i posłuchać ich. I to jest moje pytanie, pani minister, czy tak powinna wyglądać debata, że wrzuca się bardzo istotną, bardzo zmieniającą, tak naprawdę zawłaszczającą zmianę tuż po konsultacjach? Czy tak powinna wyglądać debata publiczna na temat bardzo ważnych, istotnych zmian? Szanowni państwo, porozumienie rezydentów, studenci ze Stowarzyszenia Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny, organizacje branżowe, wszyscy podejmują, mówią, że ten zapis jest do wyrzucenia, że ten zapis to jest tylko realizacja władczych zapędów pani minister Leszczyny, by można było, by ona mogła decydować o tym, kto tam się znajdzie. Szanowni państwo, do wyboru dyrektora, do składu komisji wyboru dyrektora Ministerstwo Zdrowia wrzuca przedstawicieli Izby Lekarskiej. No teraz się zreflektowaliście. Drodzy państwo, są jakieś poprawki, które mówią o tym, że jeszcze o pielęgniarkach, ale o innych samorządach państwo już nie pomyśleliście. Ale potem tak naprawdę samorządy będą miały wpływ na wybór dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, a dyrektor będzie wpisywać na listę jednostek certyfikujących. Samorząd odpowiada tak naprawdę za staż i to staż powinien być oceniany, jak sobie z tym radzi. To jest zachwianie relacji, bo to państwo odpowiada za kształcenie podyplomowe, a nie samorządy zawodowe. Kształcenie podyplomowe winno pozostać w przestrzeni akademickiej, a nie administracyjnej. I moje pytanie, czy kolejnym krokiem to będzie taka sama zmiana, czy pani minister będzie w dalszym kroku chciała zawłaszczyć sobie być może uczelnię i w ten sam sposób zamiast kolegium elektorów, żeby wybierała bezpośrednio rektorów uczelni medycznych. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, pani poseł, i zapraszam.